Halle, 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 halleluja. Halle, 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 halleluja. Halle, 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 halleluja. Halle, 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 halleluja. Wielki jest nasz Bóg, nasz Stwórca Adonai. Wielki jest nasz Bóg, nasz Stwórca Adonai. Radujmy, cieszmy się, nasz Bóg jest pośród nas. Radujmy, cieszmy się, nasz Bóg jest pośród nas. Halle, 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 halleluja. Halle, 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 halleluja. Halle, 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 halleluja. Halle, 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 halleluja. Tak umiłował świat, że Syna swego dał. Tak umiłował świat, by ten, kto wierzy weń, zbawienie wieczne miał. By ten, kto wierzy weń, zbawienie wieczne miał. Halle, 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 halleluja. Halle, 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 halleluja. Halle, 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 halleluja. Halle, 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 halleluja. Meszijach Adonai odkupił wszystkich nas. Meszijach Adonai odkupił wszystkich nas. Odprzelał swoją krew, pojednał z Ojcem nas. On przelał swoją krew, pojednał z Ojcem nas. Halle, 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 halleluja. Halle, 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 halleluja. Halle, 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 halleluja. Halle, 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 halleluja. Wielki jest nasz Bóg, nasz Stwórca Adonai. Wielki jest nasz Bóg, nasz Stwórca Adonai. Radujmy, cieszmy się, nasz Bóg jest pośród nas. Radujmy, cieszmy się, nasz Bóg jest pośród nas. Halle, 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 halleluja. Halle, 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 halleluja. Halle, 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 halleluja. Halle, 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 halleluja. Halleluja, halleluja. Witam Was, drodzy, bardzo serdecznie. Przywożę Wam serdeczne pozdrowienia z kościoła w Nowym Sączu, gdzie mam od 12 lat przywilej, honor i zaszczyt być pastorem. A gdy mówię przywilej, honor i zaszczyt, to nie są to tylko puste słowa.
bo chcę wam powiedzieć, że prawdziwie Bóg dał nam łaskę stworzyć taką naprawdę fajną grupę, zarówno grupę przywódczą wśród starszych zboru, mamy taką relację partnerską, przyjaźni, nie tylko na poziomie Kościoła, ale także na poziomie prywatnym. Przyjaźnimy się, jesteśmy partnerami, jesteśmy wsparciem dla siebie nawzajem. Mamy mnóstwo naprawdę obdarowanych liderów i nieraz patrząc wstecz, gdy widzę, jak daleką drogę przeszliśmy, gdy widzę, z jakiej męki, z jakiej doliny, z jakich trudów, z jakich nieprawdopodobnych, diabelskich wojen Bóg nas wyprowadził na takie wody jak dziś, to mówię, Bóg jest Bogiem cudów. Prawdziwie Bóg jest Bogiem cudów. Tytuł mojego kazania dzisiejszego to Prawdziwy Bóg, a nasze o nim wyobrażenia. Ale słuchając dzisiaj wstępu brata Janka, za który bardzo, bardzo Bogu dziękuję i to, co Pan Bóg mówi do mojego serca przez te ostatnie dni, to właściwie powinienem był zmienić ten tytuł. I prawdziwie tak naprawdę tytuł dzisiejszego mojego kazania byłby Co Bóg mówi do ciebie dziś? Pomyślcie przez chwilę. Co Bóg mówi do ciebie dziś? Jaka jest twoja wizja na dziś, na jutro, na pojutrze, na najbliższe lata? Bóg nienawidzi rutyny, wiecie? Bóg jest Bogiem niekonwencjonalnych, niezwykłych rozwiązań. Bóg jest Bogiem energii. Bóg jest Bogiem zmiany. Bóg jest Bogiem nowych rzeczy. Czasami nowych, starych rzeczy, o których zapominamy z przeszłości i które Bóg nam przypomina. Bóg jest Bogiem, który ciągle chce, abyśmy się rozwijali, abyśmy wzrastali. On nie chce, żebyśmy się zastali w jednym miejscu, żebyśmy doszli do takiego miejsca ciepełka i tak, żeby nam było fajnie, żeby nam było tak wygodnie, żebyśmy sobie tak żyli. Już się nawróciłem, już jestem chrześcijaninem, chodzę do zboru, mam jakąś służbę, więc wszystko jest fajnie i tak naprawdę teraz mogę sobie usiąść i już nic mi nie potrzeba do szczęścia. Teraz tylko powtarzać to samo, powtarzać to samo. A Bóg mówi, codziennie chce mówić do nas. Bóg nie chce, żebyś opierał się na objawieniu, które miałeś 20 lat temu. Wiecie, jakie to jest niesamowite, jak wielu chrześcijan ciągle wspomina to, co było w latach 50., 60. i ciągle tym żyją. I to są piękne rzeczy, to są wspaniałe rzeczy i często potrzebujemy przypominać sobie o tym. I my młodzi, no ja za 3 lata kończę 50 lat, więc może już nie jestem taki bardzo młody, ale ciągle jeszcze czuję się młody. Ale gdy patrzę na młodych 20-30 lat, to często ja opowiadam im o tym, co ja słyszałem od naszych ojców wiary, bo to jest cenne. Ale w mojej drodze za Bogiem nie chcę żyć tym, co Bóg mówił do mnie 10 lat temu. Bo to było 10 lat temu. Nie chcę żyć tym, co Bóg mówił do mnie rok temu. To są wszystko cenne rzeczy. Ale chcę widzieć, Boże, czego oczekujesz ode mnie dziś? Dzisiaj jest dzień, który dał nam Pan. Śpiewamy to i tak nie zawsze rozumiemy, co śpiewamy. Bóg dziś chce cię użyć. Dzisiaj ma coś dla ciebie cennego. Pierwszy fragment Bożego Słowa, który chciałbym, abyśmy sobie przeczytali, jest zapisany w liście do Kolosan, 3 rozdział. A tak, jeśli jesteście wzbudzeni z Chrystusem. Tego, co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej. O tym, co w górze myślcie, nie o tym, co na ziemi. Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Niesamowite przesłanie. Niesamowita myśl. Umarliśmy z Chrystusem. Popatrzcie, jak to się łączy z wieloma innymi fragmentami Bożego Słowa, gdy Paweł mówi, żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Ukrzyżowany jestem wraz z Chrystusem. Gdy Biblia mówi Jezus, gdy mówimy my, a Biblia nam to podpowiada, Jezus jest moim Panem, to co tak naprawdę mówimy? Gdy bierzemy chrzest i mówimy, że umarłem z Chrystusem i wstaję do nowego życia, co tak naprawdę mówimy? To mówimy wtedy, że nasze życie oddajemy do dyspozycji Chrystusa. Ha, no tak. Tylko, że to jest piękna teoria, z którą często się zgadzamy, siedzimy w kościele, słuchamy kazań, kiwamy głowami, amen, halleluja, a potem wracamy do swojego życia, gdzie w naszych wygodnych domach, jeździmy naszymi wygodnymi samochodami, chodzimy w naszych ładnych garniturach, ja też do siebie mówię,
żyjemy na co dzień i tak bardzo jesteśmy zapętleni w szukaniu pracy, w tym, żeby mieć pieniądze, żeby mieć wszystkie te sprawy poukładane, żeby rozwiązywać swoje problemy. Tak bardzo jesteśmy zapętleni różnymi kłopotami małżeńskimi, z dziećmi, z przedszkolami, ze szkołami, z zakupami. To wszystko staje się tym priorytetem dla nas. I tak w tym wszystkim się zapętlamy, że zapominamy o tym, że Biblia mówi tego, co w górze szukajcie. I pytamy sami siebie, ja sam siebie pytam, czy to dzisiaj jest możliwe? Przecież potrzeba, żeby moje dziecko poszło do przedszkola, chociaż mój syn już maturę zdaje, ale potrzeba zrobić zakupy, tak? Przecież nie będziemy nie robić tych zakupów. Potrzeba znaleźć dobrą pracę, żebym zarabiał swoimi rękami, żebym miał jak utrzymać moją rodzinę. No przecież to są wszystko potrzeby, więc skoro tak, o czym ty, pastorze, w ogóle mówisz? No przecież normalnie każdy z nas troszczy się o codzienne życie. No apostoł Paweł też się troszczył o codzienne życie. Piotr też się troszczył o codzienne życie. Jan też się troszczył o codzienne życie. A jednak ich priorytetem i ich świadomością nadrzędną było to, że żyją dla wyższego celu. Że jeśli jestem już na zakupach, to także jestem tam z Chrystusem. To On jest ze mną. To jestem świadectwem dla kasjerki. Chcę nim być. Jestem świadectwem dla człowieka, któremu się właśnie zakupy rozsypały i któremu pomagam te zakupy zbierać. Modlę się o niego. Gdy zarabiam, jestem w pracy. Gdy szukam pracy, to mówię, Panie, ja to często powtarzam ludziom, którzy szukają pracy. Nie módl się po prostu, Panie, daj mi pracę. Ale módl się, Boże, daj mi taką pracę, w którym będę mógł realizować Twoje dzieło. W której będę mógł Tobie służyć. Ona może być lepsza albo gorsza. Mówiłem już o tym w trakcie tych dni, że takim mottem i wersetem przewodnim mojego życia od wielu, wielu lat, wersetem, który jest na wszystkich moich wizytówkach z tyłu, jest werset z pierwszego listu do Koryntian, 15 rozdział, 19 werset i tam jest napisane tak. Tam jest napisane fascynujące słowo. Wiecie, ja nie wiem, gdybym tak zrobił ankietę, ilu z nas w ogóle ten werset Bożego Słowa zna, natknęło się albo gdzieś tam przeżyło. Myślę, że może niewielu z nas, a może nawet nikt. A mnie kiedyś ten niepozorny werset, który być może setki razy czytamy, tak niesamowicie dotknął. Pamiętam, byłem wtedy w lesie, rozmawiałem z moim Bogiem, spacerowałem i czytałem Biblię i nagle przeczytałem, jeśli swoją nadzieję w Chrystusie opieracie tylko na tym, co jest tu na ziemi. Jesteście ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni. Wiecie, to jest fascynujące, co za tym się tak naprawdę kryje. Gdy Paweł pisze, jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni. A nam tak strasznie zależy, żeby mieć dobre mieszkanie, żeby mieć dobry samochód, żeby mieć dobrą pracę, żeby pojechać na dobre wczasy. Ja nie mówię, że to wszystko są złe rzeczy. Zrozumcie mnie dobrze. Ja nie chcę powiedzieć teraz, że mieć dobry garnitur to coś złego, bo sam go mam. I ładny krawat. Ładny mam krawat, prawda? Ja nie mówię, że to jest coś złego. Tylko Pan Bóg stawia przed nami wyzwanie. Co jest dla Ciebie priorytetem? Czy jesteś gotów to odłożyć? Czy rozumiesz, że to są narzędzia, a nie cele? Też mam dobry samochód, jestem za to wdzięczny Bogu. Dostałem go. To była łaska Boża. Ale chcę, żeby on był narzędziem do służby. Także daje mi radość. Amen. Ale najpierw jest on. Ja przeżyłem różne rzeczy w moim życiu. Był taki czas w moim życiu, kiedy Pan Bóg postawił przede mną takie wyzwanie. Albo zrezygnujesz ze wszystkiego, albo pójdziesz na kompromis. Miałem wtedy 19 lat, zdawałem maturę. Musiałem opuścić mój dom, musiałem zrezygnować ze studiów. Potem Pan Bóg to wszystko mi wrócił i studia i tak dalej. Ale wiele, wiele lat później dopiero mogłem studiować. Musiałem wszystko zostawić, dlatego że postawiono mi ultimatum. Jak pójdziesz tam do nich, to wynoś się. Musiałem zdecydować, co zrobić.
Pamiętam, wtedy tułałem się gdzieś po suterenach. Mieszkałem po ludziach, u przyjaciół. I wielokrotnie wołałem: Panie Boże, to ja zrezygnowałem ze wszystkiego, poszedłem za Tobą, a teraz nie mam nic i żadnych perspektyw. I Bóg mnie uczył. Bóg mnie kształtował. Nigdy nie zapomnę tego przeżycia w pierwszą Wigilię, kiedy byłem sam. Miałem 19 lat, zostałem sam na Wigilii. Miałem taki wynajęty pokój u gospodarzy. I mówiłem: Panie, jestem samotny. Panie, nie mam perspektyw. I wiecie, wtedy to był ten pierwszy moment w moim życiu, kiedy Bóg przyszedł jako ojciec. Usiadł koło mnie na wersalce. Nigdy tego nie zapomnę. To był jeden z najważniejszych momentów w moim życiu. Nie wiem, czy nie ważniejsze niż moje nawrócenie. Kiedy doświadczyłem tego, że oto Bóg siada koło mnie i mówi: Jacek, nie jesteś sam. Jacek, czy to jest naprawdę ważne, jakie masz mieszkanie? Ile masz pieniędzy? Jaką masz pracę? Co jest dla ciebie ważne? Co chcesz, aby było ważne? Jacek, ja chcę być dla ciebie najważniejszy. Pamiętam wtedy, siedząc na tej wersalce, płakałem, mówiłem: Boże, ja Ci dziękuję za tą chwilę, bo teraz rozumiem, co jest w moim życiu najważniejsze. Chcę podporządkować Tobie moje życie. Chcę być narzędziem dla Ciebie. Wiecie, tak żył Paweł i tego Bóg nas uczy, abyśmy w Nim widzieli wartość. Nie w tym, co On może nam dać. Nie w tym, co nawrócenie może nam dać. Przez całe te 3 dni powtarzałem wielokrotnie. Jeśli chrześcijaństwo dla Ciebie, drogi bracie, siostro, albo dla kogokolwiek, jest jedynie jakąś ideą, jakimś sposobem na życie, jakimś stylem życia, który ma poprawić jakość Twojego życia, który ma dać Ci jakąś fajną ideę, ma Ci nadać sens życiu. Jeśli tylko tym jest dla Ciebie chrześcijaństwo, to możesz się roztrzaskać. Możesz się roztrzaskać. Dlatego, że Pan Bóg nas uczy. Prowadzi nas i wychowuje. I chce nas doprowadzić do takiego momentu, kiedy zrozumiemy, że to, co tu na ziemi, to nie jest nasz priorytet. To są piękne, wspaniałe rzeczy. Ale ileż możemy żyć? Chrześcijaństwo to nie jest idea, która ma poprawić nam nasze życie. Chrześcijaństwo to Twoja relacja z Bogiem, w której Ty jesteś szczęśliwy, dlatego że Go masz. W którym jesteś blisko Ojca i On jest Twoim przyjacielem. I to tak może być, słuchajcie. I to jest fascynujące, że tak może być. Że Bóg chce, żeby tak było. Że chce, żeby nasze życie było, żeby nasze szczęście wynikało z tego, że On jest naszym Ojcem. Przede wszystkim z tego, że On nas zbawił. Bo głównym celem przyjścia Jezusa na ziemię nie było to, żeby uzdrawiać, pomagać, wspierać, czynić cuda, ale przede wszystkim poszedł na krzyż. Umarł, zapłacił cenę, którą Ty powinieneś płacić. Tak dawałem ten przykład, o tym taki hipotetyczny przykład. Co byś zrobił, gdybyś dokonał jakiegoś przestępstwa, został skazany na 20 lat pozbawienia wolności, kajdanki prowadzą Cię do więzienia, już mają Cię zamknąć, myślisz sobie: no rany, Jule, koniec, nic, tylko sobie w łeb szczelić. I wtedy przychodzi ktoś i mówi: ja pójdę za Ciebie. Pójdę za Ciebie do więzienia. I faktycznie sąd się zgadza, ściągają Ci kajdanki, Ty stoisz w zdumieniu, zakładają kajdanki temu drugiemu człowiekowi i prowadzą go do więzienia. I Ty stoisz i: nie rozumiem. Ale dlaczego? Ale w ogóle skąd się wziąłeś? O co chodzi? I ten człowiek ci mówi: bo tak cię kocham, że jestem gotów pójść do więzienia na 20 lat za ciebie. To właśnie zrobił Chrystus. To nie chodzi o slogany. On umarł za wszystkich, przelał swoją krew. Żeby nie było tak jak w tej sytuacji, o której mówiłem, że pewien brat przyszedł do zboru i siostra mówi mu: obmyj się w krwi Jezusa. A ten w ogóle ze środowiska spoza chrześcijańskiego kompletnie uciekł ze zboru i potem mówi: słuchajcie, oni się myją we krwi. No jakaś straszna sekta. Oni mnie namawiali, że ja się we krwi umył. Ja myślę sobie: coś strasznego. No jak ja mogę? Krwią się myją? Musimy rozumieć, że nie chodzi o slogany, ale chodzi o to, żebyśmy zrozumieli, czego dokonał tak naprawdę Chrystus. I teraz, gdy to zrozumiemy, gdy ja to przeżyję, gdy to przetrawię, gdy,
nawiążę tą relację z Nim, gdy On będzie dla mnie najwyższą wartością, gdy już zrozumiem, co to znaczy, że jeśli pokładam nadzieję tylko w tych sprawach tu na ziemi, jestem pożałowania godzien, bo On jest priorytetem, bo tam jest moja ojczyzna, bo tam zmierzam, bo tam będę tak naprawdę szczęśliwy, bo tam będzie prawdziwa rzeczywistość. A tutaj to jest tylko jeden wielki sen. Matrix, w którym żyjemy. A kiedy się obudzimy z tego Matrixu i będziemy w prawdziwej rzeczywistości, wtedy dopiero zaczyna się to pytanie, co Bóg mówi do ciebie dziś? Czego Bóg od ciebie oczekuje? My lubimy bardzo uwielbiać Pana Boga. Często oddajemy Mu chwałę, śpiewamy Mu, podnosimy ręce, uwielbiamy, wywyższamy Go, mówimy o Nim, składamy świadectwo. Ale czym tak naprawdę jest prawdziwe uwielbienie Jego? Prawdziwe chrześcijaństwo to Bóg, który przychodzi do ciebie i do mnie i mówi, posłuchaj, tak bardzo cię kocham. I chciałbym, abyś odwzajemnił moją miłość. Po prostu. Ja cię kocham i chcę, żebyś ty mnie kochał. I z tej miłości wynika nasze poddanie Jemu. Kiedy mówimy, Boże, oddaję ci swoje życie. Tak jak potrafię, tak jak umiem. I chciałbym, abyś mnie uczył. Chciałbym, abyś mnie prowadził i chciałbym dla ciebie być użyteczny. Gdziekolwiek jestem i cokolwiek robię. Mówiliśmy w trakcie tych dni o tym, co to tak naprawdę jest sukces w Chrystusie, sukces w Bogu. I opowiadałem ten mój sen. Ja dzisiaj tylko podsumuję to, że prawdziwa definicja sukcesu w Chrystusie to nie jest ilość ewangelizacji, to nie jest nawet ilość ludzi, których nawrócisz przez swoją służbę. To nie jest pozycja w Kościele. To nie jest nawet wyjazd na misję, na której stracisz swoje życie. To wszystko nie jest prawdziwy sukces, oczami Bożymi patrząc. Prawdziwy sukces w Bożej definicji, tak ja wierzę, to jest moje zdanie, możecie się ze mną zgadzać, ale ja doskonale, ja w to wierzę, dlatego że Pan Bóg mi to objawił przez jeden z moich snów. Prawdziwy sukces to jest być tam, gdzie Bóg chce, abyś był, i robić to, co Bóg chce, abyś robił. To jest sukces w Chrystusie. I wtedy nie ma znaczenia, czy ty myjesz szklanki, czy ty pracujesz w kuchni, czy ty jedziesz na misję, czy ty życie oddałeś dla Chrystusa, czy ty grasz i śpiewasz na perkusji, na przykład tak jak mój syn. Także pozdrawiam perkusistę. Gdzieś tam go widziałem z tyłu. Mój syn też gra na perkusji w kościele. Nie ma znaczenia, co robisz. Jeśli jesteś tam, gdzie Bóg chce, abyś był i robisz to, co Bóg chce, abyś robił, będziesz generałem w Królestwie Bożym. Bo ta nagroda, którą otrzymamy w niebie, jak opowiadałem w tym śnie, to jest nagroda na podstawie tego, na ile wypełniliśmy Jego wolę dla nas tutaj. Dlatego w liście do Kolosan jest napisane, tego, co w górze szukajcie, bo życie przeminie od tak, błysk. Wczoraj, wydaje mi się, wczoraj zdawałem maturę. To było jakby wczoraj, gdy poznałem moją żonę. Była taka młoda, miała 15 lat. Ja miałem 18. Spotkaliśmy się, po miesiącu się jej oświadczyłem. Wiedziałem, że to na całe życie. Dzisiaj, potem jeszcze 4 lata minęły, pobraliśmy się. Dzisiaj, w tym roku mieliśmy 25. rocznicę ślubu. Tak minęło. Tak, błysk. Mój syn wczoraj, pamiętam, się urodził. Trzymałem go w rękach, jeszcze takiego mokrego, tuż po porodzie. Popatrzył na mnie. To było jakby wczoraj, a dziś tak jest. Zdaję maturę, teraz prawo jazdy kończy. Bardzo szybko życie mija. Więc jaki jest sens, gdy to wszystko tak mija? Jak jedyny prawdziwy sens, jedyna prawdziwa głębia twojego i mojego życia, bracie, siostro, jeśli jesteś prawdziwie bratem, siostrą, jedyna prawdziwa, znacząca głębia twojego życia, to na ile będziesz użyteczny dla Niego? Wszystko inne to banał. Wszystko inne to dodatek. Jeżeli do tej użyteczności potrzebny ci jest dobry samochód, fajnie, będziesz miał dobry samochód. Jeśli do tej użyteczności potrzebny ci jest dobry garnitur, będziesz go miał. Jeśli do tej użyteczności potrzebne ci są studia, Bóg cię pośle na studia. Bo Bóg chce, abyśmy się rozwijali, żebyśmy się kształcili. Bóg chce, abyśmy podnosili sobie poprzeczkę, żebyśmy chcieli widzieć to, co Bóg dzisiaj do nas mówi. Żebyśmy szukali tego, co jest ukryte w Nim. Szukajcie, bo to jest to, co jest sensem naszego życia. Nie codzienne, byle jakie sprawy.
Te codzienne sprawy mogą nagle nabrać niesamowitego sensu, jeżeli będą one ukryte w tym najważniejszym priorytecie, którym jest Chrystus dla nas. O tym, co w górze myślcie. Szukajcie tego, co w górze. Szukajcie. Szukać, jeśli coś trzeba szukać, to znaczy, że to jest ukryte. Jest napisane, życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem Bogu. Się kiedyś zastanawiałem, dlaczego ukryte? No właśnie dlatego, że Bóg jest Ojcem. Ja jestem Ojcem. Mam Syna. Czy ja chciałbym Mu wszystko podać na tacy? Czasami mam takie tendencje, ale wtedy sobie zawsze pukam w głowę i mówię, Jacek, nie rób tak. Naucz go pracy. Naucz go wytrwałości. Ucz go sumienności. W życiu on teraz jest na początku swojego życia i on będzie musiał zapracować na to wszystko, co ja już mam gdzieś za sobą w jakiejś części. On musi najpierw wypracować sobie pewne rzeczy, żeby je cenić. Musi odnaleźć swoje miejsce w życiu, w służbie, w Chrystusie. Musi odnaleźć tą swoją drugą połowę, która gdzieś tam żyje, o którą już się modlimy. Musi to wszystko odnaleźć. To wszystko jest gdzieś ukryte i on tego szuka. Ja zawsze mówię, jeśli będziesz szukał z Chrystusem, to prawdziwie znajdziesz. Czasem nawet mówię tak, z Chrystusem lepiej zgubić, niż ze światem znaleźć. Bo jeśli z Chrystusem zgubię, to przynajmniej moje poświęcenie ma sens. A jeśli ze światem znajdę, minie parę lat, nic z tego nie będzie. I tak ze sobą nic nie zabierzemy tam do góry. Nic nie zabierzemy. Pójdziemy tylko z naszym sercem, z naszym życiem, z naszym świadectwem tam do Niego. Umarliście, a życie wasze jest wraz z Chrystusem ukryte w Bogu. Dlatego w liście do Rzymian apostoł Paweł pisze tak. 12 rozdział listu do Rzymian, pierwsze dwa wersety. Czytajmy je jako wyzwanie, które Bóg przed nami dzisiaj stawia. Niech to będzie dla nas wyzwanie. Wzywam was wtedy, bracia i siostry, przez miłosierdzie Boże, abyście składali swoją cielesność, swoje ludzkie pragnienia, dążenia, abyście składali to, co w was jest ziemskiego, takiego naturalnego, wasze żądze, wasze bodźce, wasze pragnienia, wasze marzenia, abyście to wszystko składali jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu. Bo wtedy macie szansę na to, żeby wasza służba była prawdziwie duchowa. Parafrazując troszkę ten fragment. Jeśli chcemy, aby nasz duch był mocny, jeśli chcemy, aby nasza służba miała ten duchowy wymiar, ten duchowy potencjał przed Chrystusem i aby faktycznie przynosiła owoce, właśnie, aby faktycznie ta służba przynosiła owoce. Wiecie, ja jestem w miarę wykształconym, w miarę inteligentnym, elokwentnym raczej, młodym człowiekiem w miarę inteligentnym. I nieraz sobie myślę tak. Ja sam, bez Ducha Świętego i bez Boga, spokojnie mogę przygotować świetny wykład. Uwierzcie. Bo takich wykładów słyszałem różnych profesorów, nauczycieli, niewierzących, setki. Świetny wykład. I nawet wielu ludzi, słuchając tego wykładu, mogłoby powiedzieć, wow, ale wiedza, ale przekaz. Tylko że nasza służba, chrześcijan, jeśli nie ma Bożego dotknięcia, jeśli nie ma Bożego Ducha, jeżeli to nie jest służba w duchu, to ludzie najwyżej pokiwają głowami i powiedzą, o, fantastycznie. Potem pójdą do domu i nic z tego nie ma. Żadnego owocu. A jeśli Bóg się dotknie tego kazania, tego przesłania. A ja zawsze przygotowując kazanie i dzisiaj też tutaj stałem, mówię, Panie Boże, przygotowałem coś. Zrobiłem to najlepiej, jak potrafiłem. Ale ja wiem, ja rozumiem, że jeżeli Ty nie staniesz za tym, jeżeli Ty tego nie namaścisz, to będzie taka pustka, że biada mi. Że biada mi. Bo usługiwać w kościele bez Ducha Bożego, to lepiej sobie kamień łyński
i do rzeki. Wiecie, bo czasem można więcej katastrofy niż dobrych rzeczy zrobić. Dlatego składajcie Bogu. Wiedzcie, że wasze życie jest ukryte w Chrystusie. Że to, co cenne, jest na tyle cenne, na ile jest dla Niego przydatne. Wiedzcie, że prawdziwe uwielbienie to nie jest śpiewanie, to nie jest chodzenie do kościoła, ale prawdziwe uwielbienie to twoje życie poddane Chrystusowi. Oddane Chrystusowi. To ty w Jego ręku użyteczny. To ty, o którym Jezus mówi, to jest dobry sługa. To jest dobry sługa. Dałem mu kilka talentów, stara się rozmnażać. Dałem mu jeden, zrobił drugi. Dałem mu dwa, rozpracował na cztery. Dałem mu pięć, rozpracował na dziesięć. Halleluja. A może myślisz, że masz niewiele. To chcę ci powiedzieć, że czasem może nawet nie wiemy, jak wiele drogocennych rzeczy mamy. Wiecie, że czasami my możemy jako człowiek, możemy być darem dla kogoś, możemy być błogosławieństwem i takim duchowym oddziaływaniem możemy być dla drugiego człowieka. Ja to często powtarzam, że w kościele są różni ludzie. Są tacy ludzie w kościele, których dla mnie ich bycie, ich uśmiech, ich zachęta jest dla mnie niesamowicie więcej warte niż niejedno kazanie. I jakie to jest cenne, kiedy mamy takich stabilnych, jest taki jeden starszy zboru, Tomasz u nas w kościele, człowiek, który może nie jest frontmanem, może nie spala się tak jak ja tutaj przy mikrofonie, bo ja akurat jestem urodzony prawie na scenie, jak mówi moja żona. Lubię to. Przez wiele lat prowadziłem zespół uwielbienia. Koncerty robiliśmy, wiele rzeczy w szkole i tak dalej, i tak dalej. Zawsze jestem takim człowiekiem, że staram się gdzieś być z przodu. Nie mam tremy przed ludźmi i tak dalej. No taki mam charakter, takiego Bóg mnie stworzył. On jest inny. Nie jest frontmanem. Ale wiecie, jak na niego patrzę, to widzę człowiek instytucja. Tak wierny. Tak oddany, tak sumienny. I gdy czasem przyjdzie do mnie, położy mi rękę na ramieniu i powie: Jacek, wiesz, proszę cię zwróć na to i na to uwagę, bo tu myślę, że coś jest nie tak. Wiecie, to jest dla mnie cenniejsze niż 10 ludzi, którzy przyjdą, poklepią: o, fajnie, wspaniale powiedziałeś kazanie. Chociaż to też jest cenne, bo my musimy siebie nawzajem chwalić i doceniać. I to jest bardzo cenne i za to też jestem wdzięczny Bogu. Każdy z nas jest inny. I każdy z nas takim, jakim jest, może być użyteczny dla Pana. Wiecie, że nawet twój uśmiech może być użyteczny dla Pana Boga? Może być błogosławieństwem dla kogoś? Może być błogosławieństwem tym, że kogoś zaprosisz do domu na herbatę i na ciastko i wysłuchasz jego problemów. Nigdy nie zapomnę tego małżeństwa, które miało problemy i przyszli kiedyś do nas, do domu i przesiedzieli 3 godziny i mówili, a ja tak słuchałem. Myślałem sobie, no chciałbym im coś doradzić, ale nie bardzo, powiem wam szczerze, wiedziałem, co im doradzić, chociaż prowadzimy z żoną służbę dla małżeństw już od wielu, wielu lat i spotkania przedmałżeńskie i to jest dla nas też taką ważną dziedziną naszej służby. Ale wtedy akurat przez te 3 godziny nie wiem, czy powiedziałem 2 zdania, powiem wam. Tak jakoś słuchałem, już byłem zmęczony, już tak ukradkiem patrzyłem na zegarek. Po tych 3 godzinach już byłem zmęczony. Skończyły się te 3 godziny i oni już mają wyjść i w pewnym momencie ten człowiek mówi do mnie tak: pastorze, jak ja ci dziękuję. Tak strasznie nam pomogłeś. Ja stąd wychodzę innym człowiekiem. Ja ci tak dziękuję. Tak na niego patrzę. Ja nic nie zrobiłem, ja nic nie powiedziałem. Myśmy nawet jeszcze się wtedy nie pomodlili. Wiecie, że ludzie potrzebują czasem, żeby ich wysłuchać? Po prostu wysłuchać, zainteresować się nimi, że to, co oni mają do powiedzenia, jest ważne, jest cenne. Ja przyznaję się, że nie zawsze to potrafię, ale są tacy w kościele, którzy mają ten dar, którzy potrafią. Jedną z idei, którą bardzo często powtarzam w kościele, to, że różnorodność jest naszą siłą. My w Nowym Sączu jesteśmy przykładem kościoła, który jest żywym przykładem zjednoczenia i jedności środowiska chrześcijańskiego. W 2002 roku w kościele w Nowym Sączu w mieście były 4 wspólnoty. Między tymi wspólnotami było wiele antagonizmów. Niektórzy z tych ludzi pomiędzy tymi wspólnotami mówili: z tym nigdy, z tamtym mowy nie ma. Dzisiaj wszystkie 4 wspólnoty są w jednym kościele i liderzy tych wspólnot usługują, są kaznodziejami. Były pastor Kościoła Bożego w Chrystusie dzisiaj mówi kazanie
w Kościele podczas moją nieobecność. Jesteśmy partnerami, stworzyliśmy coś, co jest piękne przed Bogiem. Jesteśmy ewenementem na skalę całego kraju, gdzie w większości wypadków rzeczy się rozpadają. A my udowodniliśmy, że różnorodność... I to były różne wspólnoty. I to do dzisiaj są różni ludzie. Mają różne osobowości. Mają różne charaktery. Ale ja zawsze powtarzam, musimy jako Kościół zrozumieć, że różnorodność jest naszą siłą. My mamy ten problem w Polsce, że jeżeli ktoś ma inne zdanie niż ja, to znaczy, że jest... To ja go muszę przekonać do mojej racji, albo ja jego, albo on mnie, a jeśli się nie przekonamy, to... I wiecie, taka sztywność. I się omijamy trochę i tak... Witam, bracie. Ale przecież Chrystusie w Biblii widzimy inny przykład. Składajcie ciała swoje jako ofiarę, żywą, świętą. W Radzie Starszych bardzo często różnimy się. Nieraz burza mózgów, nieraz różne najprzeróżniejsze rzeczy dyskutujemy i tak, ale wypracowaliśmy taki schemat, że kończymy dyskusję, nikt się na nikogo nie obraża, nikt nie wynosi tego, nikt nie nosi tego nie wiadomo ile, jesteśmy partnerami, jesteśmy przyjaciółmi, masz inne zdanie niż ja, okej, ale to twoje zdanie jest cenne, moje zdanie jest cenne, próbujemy znaleźć coś, co jest wspólne. Musimy się tego nauczyć w Kościele. Ja myślę, że my w Polsce często to nas blokuje jako kościoły. Że nie umiemy ze sobą rozmawiać, gdy jesteśmy inni, gdy mamy inny styl. Jedziemy do innego kościoła, tam widzimy inny styl i już, aby siebie samego usprawiedliwić, bo u nas jest inaczej, no to krytykujemy tamtych. A ja mówię, no dlaczego? Dobrze, że oni są inni. Dobrze, że oni inaczej, inny mają styl, inaczej prowadzą pewne rzeczy. To dobrze, bo Kościół musi być różnorodny, ma być różnorodny, bo popatrzcie na siebie nawzajem. Rozglądnijmy się. Każdy jest inny. Jeden łysy, drugi ma włosy do ramiona. Tak? Jeden szczupły, a drugi za trzech. No, każdy jest inny. Każdy jest inny. A charaktery? Jeden smutny na uwielbieniu. Raduje się w Panu i rozgłoś to wszystkim. Ja też mówię często w Kościele tak, nie patrzcie na to, czy ktoś stoi tak, czy stoi tak. To nie ma znaczenia. My musimy założyć, że każdy jest szczery. Jeżeli nie przyjmiemy tego założenia, my, liderzy uwielbienia, my mamy często takie tendencje, że patrzymy na ludzi, no stoją jak te kołki, no ja się dziękuję. No. No weźcie coś zróbcie. No jak wy uwielbiacie tego Pana? No weźcie poskaczcie trochę. My się będziemy czuć lepiej jako uwielbiacze, jak wy będziecie skakać. My się będziemy czuć... A nie o to chodzi. Każdy niech uwielbia tak, jak chce. Zakładajmy, że każdy ma szczere serce. Nie zakładajmy, że to jest nieszczere serce. Nie zakładajmy, że skoro jest smutny, to znaczy, że nie wiem, nie lubi mnie. Nie zakładajmy, że skoro nie robi tego, co ja robię, to znaczy, że coś jest źle. Nie. Jest po prostu inny. Każdy z nas jest inny. Różnorodność jest naszą siłą. Jeśli będziemy się trzymać tego wersetu, składajcie swoją cielesność, dlatego rozwinąłem ten werset, swoją cielesność, bo to jest cielesne rozumowanie. Styl uwielbienia to jest tylko jakiś styl. Forma nabożeństwa to jest tylko jakaś forma. To nie ma tak wielkiego znaczenia. Twój wygląd nie ma znaczenia. Twoje wykształcenie nie ma tak wielkiego znaczenia. Przed Panem nie ma znaczenia, czy jesteś bezdomny, czy jesteś profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nie ma to znaczenia. Bezdomny może służyć Panu i może być generałem w Królestwie Bożym i profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego też może być generałem w Królestwie Bożym, jeśli obydwaj będą mieli szczere, uczciwe i pokorne serce przed Bogiem. Wtedy nie ma znaczenia, gdzie służysz, jeśli służysz z całego serca. Jeżeli możesz powiedzieć, Panie, poddaję się Tobie, poddaję moje życie Tobie, składam moje ciało jako ofiarę żywą, świętą Bogu moją. Widzicie? Jakie to jest ważne, żebyśmy czytali Boże Słowo ze zrozumieniem. Ze zrozumieniem. 20 lat uczyłem w szkole języka angielskiego. I często moi uczniowie przychodzą do mnie z jakimś ćwiczeniem, źle rozwiązane. Ale dlaczego? Ja mówię, słuchaj, ale popatrz, co to jest napisane na górze? Wypełnij A, B, C, D. No to czemu pisałeś F? Nie ma tu F. Tak? A nawet jeśli było, no to w
W rozwiązaniach jest F, ale w instrukcji jest napisane wypełnij A, B, C, D. Czytać ze zrozumieniem. Czytać ze zrozumieniem. Biblia jest listem naszego Boga, listem miłosnym, listem, w którym Bóg objawia siebie, jakim jest. I mówi nam, czytajcie, bo dowiecie się, jakim jestem. Mało tego, gdy będziecie otwierać tę Biblię, to coś duchowego będzie się działo, to ona będzie wchodzić w wasze wnętrze i będzie was przemieniać, moje słowo. Ale jeśli będziecie czytać ze zrozumieniem, jeśli będziecie, tak jak liście do Kolosan, doszukiwać się, szukać tego, co jest ukryte, co Biblia może nam otworzyć. A potem jest napisane, a nie upodobniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie swojego umysłu, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest miłe i doskonałe. Abyście umieli rozpoznać Bożą wolę dla was na dziś. Co Bóg do ciebie mówi dzisiaj? Jezus powiedział, owce moje słyszą mój głos i idą za mną. I to jest prawda Bożego Słowa. Jeśli jeszcze nie umiesz, nie nauczyłeś się słuchać tego głosu, to proś Pana z całego serca. Zamykaj się w swojej komorze albo idź na spacer do lasu i mów, Panie Boże, ja chciałbym słyszeć Twój głos. Ja wiem, że to jest bardzo ważne w moim chrześcijaństwie. Ja chcę widzieć, co Ty do mnie, chcę słyszeć, co Ty do mnie mówisz. Czego dzisiaj ode mnie oczekujesz? Idę do pracy. Panie Boże, czego dzisiaj, może postawisz dzisiaj na mojej drodze kogoś, komu będę musiał powiedzieć, że Ty go kochasz. Albo komu będę mógł doradzić w jakiś sposób. Albo może będę mógł pomóc jakoś. Boża wola to jest tak niesamowicie ważne. Oczywiście jest też cena. Chrześcijaństwo bez krzyża to nie jest prawdziwe chrześcijaństwo. Chrześcijaństwo bez gotowości poniesienia konsekwencji to nie jest prawdziwe chrześcijaństwo. Chrześcijaństwo, jeśli słyszysz o chrześcijaństwie, w którym Bóg cię tylko kocha, miłuje, głaszcze, chce błogosławić i tylko finansowo błogosławić i Bóg taki dobry jest i taki kochany i nic ci się nie stanie i choćbyś szedł ciemną doliną, to On cię podniesie do góry i będziesz lewitował na wysokości Lamperii, bo ciemna dolina to nie dla nas. Ja się tak w jednym z wykładów tutaj śmiałem, że niektórzy by czytali psalm 23 tak, choćbym nawet szedł ciemną doliną, to nie, Pan Bóg mnie przeniesie w cudowny sposób, będzie teleportacja i będę miał na zielonych pastwiskach się nagle znajdę. Bo ja nie mogę szedć ciemną doliną, bo to jest niekomfortowe. A Pan Bóg chce, żebym ja miał komfortowe życie. No przecież On jest provider. Halleluja. On zaspokaja moje potrzeby. On jest moim pasterzem. On chce dla mnie dobra. On chce dla mnie szczęścia. On mnie chroni od wszystkiego. No zaraz. Jeśli tak, to dlaczego Chrystus poszedł na krzyż? Dlaczego Józef spędził tyle lat w więzieniu? Sukces kaznodziejski. Wiecie, tak myślę... Tak, z mojego podwórka. Nieraz się zastanawiałem nad tym właśnie, czym jest taki prawdziwy sukces przed Bogiem. I kiedyś Bóg mi pokazał taką postać w Bożym Słowie. Jest wielu mężów Bożych w Biblii, których możemy powiedzieć, że przeszli trudne rzeczy, ale na końcu Bóg ich tak wspaniale wywyższył. I lubimy takich mężów Bożych. Dawid, Józef, Abraham, wywyższeni. Wprawdzie musieli przejść, ale no dobrze. A teraz... Jest taka postać w Biblii, o której Pan Jezus powiedział, że nikt większy od Niego z niewiasty się nie urodził. Jan Chrzciciel. A popatrzcie, jakie było jego życie. Ha! To dopiero jest sukces, tak? Ale miał potężny zbór, tak? A na końcu swojego życia pożegnał się ze wszystkimi, jeszcze zaprorokował, a potem odszedł do Pana na złotym łożu i odwieźli go Mercedesem S-klasy na cmentarz. Nie. Popatrzcie, żył na pustyni, jadł byle co, chodził w podartych ubraniach, głosił, a potem go wzięli, wtrącili do więzienia i skrócili o głowę na końcu. Ale sukces! Ale sukces! Halleluja! Jak chcecie
rozumieć, co to znaczy sukces w Chrystusie Jezusie, sukces w Bogu, prawdziwe poświęcenie, to zawsze pamiętajcie o Janie Chrzcicielu. Bo Jezus o nim powiedział, że nie ma większego z niewiasty. Wiecie, to jest niesamowite. Bo Jan Chrzciciel był tam, gdzie Bóg chciał, aby był i robił to, co Bóg chciał, aby robił. I gdy pójdziemy do nieba, spotkamy się z Nim, będziemy zaszczyceni móc z Nim porozmawiać. Nie ma znaczenia, co robisz. Znaczenie ma, czy jesteś przydatny dla Chrystusa. Znaczenie ma, czy już wiesz, czego Pan Bóg od ciebie oczekuje. Co Bóg mówi do ciebie dziś? Czy twoje życie jest prawdziwie życiem poddanym Chrystusowi? Upodabnianie się do tego świata. Oczywiście to zależy od tego, czego słuchasz, czym się karmisz. Jeżeli twoje życie jest cały czas zanurzone w komputerze albo w telewizji, zapomnij. Ale jeżeli będziesz się karmił Bożym Słowem, jeżeli będziesz się karmił Nim, to wtedy będziesz coraz lepiej rozumiał, kim On jest, jakim On jest. Bóg błogosławi tym, którzy chcą się rozwijać, stawiają sobie wymagania i nie chcą żyć byle jak. Dzisiaj na początku brat Janek powiedział takie wspaniałe słowa. Bardzo mu za te słowa dziękuję, bo one w jakiś sposób streszczają całe to moje kazanie. Kiedy ostatnio usłyszałeś coś od Boga, coś nowego, coś świeżego? Kiedy ostatnio Bóg potrząsnął twoim życiem i powiedział, a teraz idziemy tu. To jest fascynujące. Nasze życie z Chrystusem to fascynująca przygoda. Naprawdę. I każdy z nas może doświadczać niesamowitych rzeczy w Chrystusie pod warunkiem, że twoje życie naprawdę będzie poddane Bogu. Pod warunkiem, że chrześcijaństwo to nie będzie tylko sposób na życie, ale oddanie się Chrystusowi. Pod warunkiem, że twoja radość nie będzie się brać tylko stąd, że On ci coś rozwiązał, że On ci gdzieś pomógł, że On ci gdzieś uzdrowił, ale prawdziwy powód radości do radości będzie w tym, że jesteś zbawiony. Że Jezus poszedł za ciebie do więzienia. Że zapłacił cenę, którą ty powinieneś płacić. I ty teraz możesz powiedzieć, gdyby ten sufit się zawalił teraz, to wiem, że pójdę do nieba. Od razu.